To był bardzo dynamiczny sezon 2018-2019 z udziałem rezerw rekordu. Zaczynaliśmy go w A-klasie. No zgadza się. Mnóstwo spotkań, 4 spotkania za klasy. Doszliśmy też do półfinału Pucharu Polski na naszym szczeblu regionalnym. No i do tego 34 spotkania w lidze okręgowej. Mnóstwo grania było. Przyspieszonym dodajmy tempie. Przyspieszonym, ale też w rozciągniętym. Był ostatni mecz na jesień 1 grudnia, o ile mnie pamięć nie myli. Działo się sporo, sporo ludzi również przewinęło się przez zespół rezerw rekordu. Pobieżnie licząc około 60. Czyli mniej więcej tylu, ilu w rezerwach trzecioligowych rezerwach Górnika Zabrze. Tego nie porównywałem, ale sporo. Taki też jest cel tej drużyny. Też żeby ogrywać naszych młodych chłopców, wychowanków. No i to też czynimy. Kiedy rozmawialiśmy gdzieś tam na starcie rundy rewanżowej i nie chciałeś zdradzić, w jakie miejsce celują rezerwy rekordów, ale miałeś swój zamysł i pomysł na to, w którym miejscu chciałbyś się ulokować zespołem. Zapytam więc, czy teraz na finiszu ten cel jest spełniony? Jest spełniony. Znając tą ligę dobrze, bo grając w niej kilka lat wcześniej, oceniałem, że powinniśmy zająć miejsca pomiędzy 6. a 10. I to się sprawdziło. A personalia? Kto z tych ludzi, którzy zagrali na przestrzeni choćby kilkunastu, kilkudziesięciu spotkań, jest najbliżej kadry trzecioligowej? Cieszy fakt, że kilku zawodników, którzy przewinęli się przez rezerwy, dostało się do szerokiej kadry pierwszej drużyny. I takimi osobami byli choćby Dawid Jampich, który po kilku dobrych występach w rezerwach znalazł uznanie w oczach trenera Jaroszka. I później dostał również szansę właśnie w pierwszej drużynie, z którą uważam, że wykorzystał. Ale też Bartek Ślosarczyk, Paweł Brzuska dostał swoje minuty w trzeciej lidze. Także zadowalający wynik, jeżeli chodzi o udział młodzieżowców, tych, którzy grali w rezerwach i tych, którzy dostali szansę w pierwszej drużynie. Debiutancki dla naszej dwójki udział w rozgrywkach Bielskiej Ligi Okręgowej był historyczny, choćby z tego względu, że w sezonie 2019-20 już nic nie będzie takie samo grać. Będziemy w okręgówce bielsko-tyskiej. A szkoda, bo uważam, że ta liga była dobrym produktem regionalnym. Natomiast trudno, trzeba się zmierzyć z tym, co przygotował dla nas związek. I będziemy po prostu rywalizować się z drużynami z położonymi bliżej Katowic. Będziemy walczyć po prostu po sportowemu. Zobaczymy, co prezentują tamtejsze drużyny po prostu. Tymczasem udanych wakacji. Dziękuję i wzajemnie.